26 października 2014 roku w Hali Mistrzów spotkały się dwie drużyny, które w tym sezonie smaku zwycięstwa jeszcze nie zaznały. Anwil Włocławek i King Wielki Morskie Szczecin. Goście swoich nadziei na odwrócenie złej karty upatrywali, uwaga, w uszczupleniu składu, a włocławianie liczyli na udany debiut nowego centra. Andrea Crosariol, bo o nim mowa, przybył z Włoch i już na rozgrzewce straszył wzrostem, zasięgiem ramion i groźnie wyglądającą brodą. Kto spodziewał się, że Rottweilery od początku meczu rzucą się do gardeł wilkom morskim, ten srodze się zawiódł. Gra miała wyrównany przebieg, a konto Anwilu tradycyjnie już kilkoma rzutami otworzył Chase Simon. Warte odnotowania były też pierwsze punkty włoskiego zawodnika w polskiej lidze. Andrea Crosariol zdobył je z linii rzutów osobistych, lecz niestety na niewiele one się zdały, bo King Wielki Morskiej Szczecin odpowiedziały swoimi trafieniami i wyszły na kilkupunktowe prowadzenie. Porywająca okazała się trzecia kwarta. Anwil wygrał ją 31-17, grając wielką pasją i energią. Była obrona na całym boisku, dobra komunikacja, celne rzuty za trzy i pobudzające do walki wsady. Rozpędzeni włocławianie wreszcie zaczęli wyglądać jak najbardziej doświadczona drużyna ekstraklasy. Wydawało się kwestią czasu, kiedy wynik meczu będzie już dla nich bezpieczny. Załamanie gry Anwilu przyszło wraz z odesłaniem na ławkę za faulę kolejno trzech ważnych włocławskich zawodników. Do tego w drużynie gości rozkręcił się Paweł Kikowski. Polski obrońca trafiał nie tylko wtedy, kiedy trzeba było gonić, ale również w momentach przełamania. 30 sekund przed końcem wykorzystał dwa bardzo ważne rzuty wolne, zwiększył przewagę Szczecinian i ostatecznie zapewnił im zwycięstwo.